jesteście Państwo w strefie nauki dla społeczeństwa Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Dziś fantastyczne miejsce i fantastyczne urządzenie. Nazywa się Kapsuła Zmysłów. Porozmawiamy najpierw na zewnątrz, potem wejdziemy do środka i Wasz redaktor osobiście da się przebadać. Troszkę się boję, co z tego badania wyjdzie, ale zobaczymy. Moim przewodnikiem będzie Małgorzata Talarek z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Podcast Nauka dla Społeczeństwa. Roman Czajarek. Zapraszam. Zaczynamy. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa do kapsuły, gdzie można zbadać nasze zmysły. Ta kapsuła jest za nami. Obok mnie osoba, która tę kapsulę wie, no chyba prawie, że wszystko. To otwórzmy te magiczne drzwi i powolutku będziemy sobie zaglądali do środka. Jakie zmysły możemy zbadać w tej kapsule? Kapsułę możemy zbadać zmysł słuchu, węchu, smaku, wzroku i równowagi. Słuch, węch, wzrok. Smak i równowaga. I równowaga. Czyli pięć rzeczy do zbadania. Tak. Co jest najłatwiejsze, co jest najtrudniejsze? Myślę, że najłatwiej wykonujemy testy węchu i smaku. One są bardzo takie atrakcyjne i trwają najkrócej. Inne zmysły troszeczkę dłużej trwają, więc zawsze mówimy, że troszkę więcej czasu musimy na nie poświęcić. Czy kapsuła jest automatyczna? Wchodzę i samo się wszystko robi? Czy kapsuła jest taka, że potrzebuje kogoś do obsługi, do pomocy? Kapsuła o wszystkim informuje Pana po kolei, czyli na ekranie wyświetlają się bardzo proste instrukcje i komunikaty głosowe. Dzięki temu każda osoba, która nawet nie ma pojęcia, jak wykonać taki test, jest w stanie samodzielnie się zbadać. A co Pani trzyma w ręce? Ja mam co właśnie to jest? Tutaj takie testy węchu i smaku. Tutaj mogę Państwu pokazać. Ukryte w kopertach, tak? Tak, testy węchu i smaku. Dobrze. A ta druga rzecz, którą trzyma Pani w ręce, to co? To jest specjalna kamera do badania równowagi. Polega to na tym, że wykonujemy zadania wyświetlane na ekranie, a tutaj mamy taką kamerę, która rejestruje ruch gałki ocznej. W momencie, kiedy wystąpiłby ewentualnie oczopląs, mamy nagrane, później lekarz, nasz specjalista może określić, czy tutaj wystąpiły zaburzenia i czy jest potrzebna dalsza diagnostyka. To momencik zamiany, oddaję kopertę. A poproszę o te dziwne, magiczne okulary. Tak? Jeszcze raz, tu mamy, to zatykamy, tak? Tak, to na początku jest zatkane. A, czyli w zależności od tego, które oko jest badane, mogę sobie to przełożyć z jednego do drugiego. Nie do końca. Na początku będzie komunikat głosowy, że na początku takie gogle nakładamy na oczy i po prostu jest wykonywany na pierwszy pomiar. Później dopiero... I jak mam okulary, to zdejmuję? Bez okularów tutaj, jak najbardziej. Później dopiero właśnie odsłaniamy tutaj oko i wykonujemy tutaj zadania wyświetlane na ekranie. Czyli jakby jedno oko tutaj śledzi to, co się dzieje na ekranie, różne pasy, będziemy śledzić na przykład cyferki takie ukryte między pasami. Czyli tym jednym okiem tutaj widzę wszystko, co się dzieje na zewnątrz, tak? Zewnątrz, a tutaj tak. Po drugiej stronie? Będzie właśnie kamerka, która nagrywa nasz ruch gałki ocznej. Śledzi, czy patrzy w lewo, w prawo, w górę, w dół? Też. Tak. Jak zacznie latać, tak, to uwaga, czerwone światełko ostrzegawcze, że... Tak, to będzie wszystko zarejestrowane. Dobrze, od czego zaczynamy? Od tych kopert, od tego, czy może jeszcze czegoś innego? Myślę, że od kopert możemy zacząć. Mamy testy węchu i smaku. Na początku test węchu. On jest w takiej postaci, takiego wachlarzyka. Już Panu pokazuję. Każdy tutaj taki numer ma zakropkowane pole. Zaraz, to i biorę to do ręki, tak? Tak, jak najbardziej, to może się zamienimy. Tak, i tutaj... I rozsuwam te karteczki. Na początku od numeru 1 zaczynamy, więc jak najbardziej od ta jedyneczka tylko nam jedynka, starczy. Tu potrzyj. Tak, pocieramy mocno paluszkiem. Tak. Pocieramy mocno, przystawiamy do nosa i określamy, jaki zapach czujemy. Na ekranie wyświetlą nam się 4 możliwe podpowiedzi oraz opcja bez zapachu. Oczywiście jak nic nie czujemy, to uczciwie czyli wybieramy tu pocieram, a tam wewnątrz już kapsuły na ekranie zobaczę podpowiedź. Podpowiedź. A bez podpowiedzi nie można? No, można spróbować, tu mam potrzeć, tak? Jedyneczka, tak. Jedyneczka. Bez podpowiedzi. Czekolada. Bardzo dobrze. Brawo, nie jest tak źle. Tak. Trochę się bałem, mogę dwójkę pocierać? Oczywiście. Papierosy? Tak, może być właśnie tylko zapach takiego dymu. Taki bardziej. Dym, tak. Dym tak, taki dym. Powiedziałbym nawet, że coś w rodzaju smogu, jak zimą wychodzę przed dom, a sąsiedzi palą w kominku, to niestety coś, coś takiego unosi się. Tak, także mamy tutaj i przyjemne, i nieprzyjemne zapachy. Ile muszę rozpoznać
żeby na przykład uznać, że z moim węchem jest wszystko w porządku, a na ilu mogę się pomylić, jaka jest tolerancja? Jeden błąd możemy popełnić, czyli właśnie jeden tutaj na 6. Na 6, dobrze. Na 6, tak. No to... Oj, znaczy czuję zapach. Zastanawiam się, z czym go skojarzyć. Tutaj właśnie już te podpowiedzi mogłyby być jednak wskazane, więc myślę, że w kapsule to nie ryzykujmy dalej, bo tak. To jest ten jeden limit. A co to jest trójka, pamięta pani? Co jest pod nie pamiętam akurat. Ale to zerkniemy sobie za chwilę, bo jestem, teraz jestem ciekaw. To składam z powrotem. To sobie zrobimy. O, dobrze. Do koperty. Tak, to już wsadzamy. Okay. Ciach. A druga koperta? Teraz będziemy mieć test smaku. To może pan właśnie wyciągnąć taki testik. To też jest taka koperta zawierająca patyczki smakowe. No. I po kolei będziemy taki patyczek smakować. Jak lizaka kładziemy na środek języka. Patyczki otwieramy. Smakowe i jednorazowe, tak. Mam nadzieję. Tak, oczywiście, oczywiście. Wszystko jeszcze nie zapieczętowane dla każdego pacjenta. A to mam teraz smakować, czy mam poczekać na wejście do kapsuły? A jak pan woli. Może... A będzie podpowiadać, czy nie? Będzie podpowiadać. Będzie podpowiadać. Tak, tak. Patyczki smakowe, ale ja też mogę, tak? Podpowiedzieć, że tak. Numer 0 to jest taki patyczek bez żadnej substancji smakowej, żebyśmy wiedzieli, jak sam kartonik smakuje. Dopiero później od 1 zaczynają nam się substancje smakowe. I tutaj mamy do wyboru słodki, kwaśny, gorzki lub słony, więc tak naprawdę to jest troszeczkę prostsze niż badanie węchu, bo tutaj musimy jakby już konkretny zapach rozpoznać, a tutaj takie bardzo podstawowe smaki. Ale dobrze, że pani powiedziała, że numer 0 to jest ten jakby neutralny. Tak. Żebym posmakował, jak tak. Smakuje papier, tak, czyli jakby tak. Nośnik tych smaków tak, tak. Do testu, bo pomyślałem sobie do licha, tu jest od zera, a przed chwilą tam przy węchu było od razu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale tam nie było tego testu zerowego. Tak, tak. Czyli to jest do posmakowania papieru, a potem już mam kolejno, znaczy jakoś przemieszane, kwaśne, słodkie. Kwaśne, słodki, słony i gorzki. Kwaśne, słodki, słony i gorzki. Bo to też jest bardzo ważne, bo na przykład często pacjent smakuje patyczek szczególnie ze smakiem gorzkim i mówi, no nie ma smaku, nie ma smaku. Później się uwalnia, żeby też wiedział, w którym momencie jest ten smak. To niech pani wylosuje jakąś liczbę od 1 do 4? Myślę, że o ten. Ten, dobra. O ten, proszę. Ten, dobra, biorę i smakuję. Tak. I polizać, włożyć do buzi? Na środek języka i zamykamy buzię. O tak, smakujemy, chwilkę czekamy, aż substancja smakowa się uwolni. I jak wiemy, co to jest, to możemy powiedzieć. Mamy też opcję bez smaku. Ale ten bezsmakowy to był ten zerowy niby, ale tutaj też, jeśli na przykład pacjent w ogóle nie czuje żadnego smaku, to wtedy może uczciwie wybrać. Nie czuje. Kwaśne. Zgadza się. Kwaśne. Tak, zdecydowanie kwaśne. Zawsze mówimy, żeby pacjent się nie śpieszył, bo u każdego to jest inny czas. Nieraz osoby od razu tylko dotykają i od razu mówią, o, taki smak, a niektórzy jednak troszkę dłużej potrzebują czasu, żeby ta substancja się idealnie uwolniła na języku, bo jak wiemy, w innych miejscach mamy kubki smakowe, więc nawet ten gorzki troszeczkę więcej czasu potrzebuje, żeby go wyczuć. To był dokładnie ten przypadek, bo przy pierwszym przyłożeniu aż się zaniepokoiłem, że oj, może coś jest ze mną nie tak, bo nie czuję nic. Spróbowałem raz jeszcze i wtedy jakby od razu poleciało bardzo wyraźnie i bardzo mocno. Tak, tak. A może to zależy od miejsca, gdzie się położy, bo jakby jak te kubki smakowe są różnie na tym języku rozłożone. Tego mówimy właśnie na środku języka, bo niektórzy też właśnie chcą czubkiem języka. A tutaj no, oczywiście mamy ten słodki, bardziej też słony zaraz smak, ale gorzki to jednak dalej. Wyrzucać. No tutaj możemy do koperty mojej, jak najbardziej. Dobra, to na razie zamykam. To fajnie to wygląda wszystko. Schowamy to z powrotem tutaj. Te pozostałe zmysły, bo jakby tutaj mieliśmy smak, węch równowagę, i równowaga, czyli czy te oczy nam latają, czy nie. Te pozostałe dwa zmysły badamy w środku już bez żadnych takich dodatkowych rzeczy, czyli bez okularów, bez tych gogli i bez koperty? Tak, tutaj akurat badanie słuchu wykonujemy za pomocą słuchawek, więc wyciągamy słuchawki, kapsuła nas informuje, jak odpowiednio nałożyć, które słuchawka na które ucho. Badanie wzroku to też wykonujemy tutaj za pomocą naszych ekranów. Do niego wykorzystujemy opaskę, taką przepaskę na oko, żeby oddzielnie zbadać jedno i drugie oko. Badanie równowagi, jakby składa się z dwóch części, czyli jedna za pomocą tych gogli, a druga za pomocą takiej specjalnej maty do posturografii, którą mamy też. Do czego? Tutaj, do czego? Do posturografii. Posturografia, tak. Czyli? Jest wtedy mierzony taki nacisk stóp na macie, czyli mierzymy. Czyli nogi na matę, tak? Tak, nogi na matę i mierzymy, czy tutaj występują na przykład odchylenia naszego ciała w którąś stronę. Tutaj podczas tego testu stoimy na początku 30 sekund z otwartymi oczami, próbujemy stać prosto, nieruchomo, później zamykamy te oczy. I czasami właśnie w tej drugiej
próbie jakieś tam odchylenia ciała możemy zaobserwować. Jak staję z otwartymi oczami, tak, na prosto, początku, tak. Tak, moment, tak. Tylko to mogę odłożyć. Tak. I 30 sekund. I patrzę się przed siebie idealnie, tak? Tak, tutaj naprzeciwko takiego ekranu, który oblicza na ten czas, więc na początku czekamy i gdyby wystąpiły jakieś zaburzenia tutaj... A nogi razem, czy nogi mam lekko rozsunąć? Bo, swobodnie A teraz zamykam, tak, oczy? A później zamykamy, tak. I czekamy. I patrzę, czy się bujam na boki, tak? Nie, pan czeka, a kapsuła nam powie, kiedy ten czas minie, więc jak najbardziej kapsuła nam tutaj zawsze będzie pomagać, powie, w którym momencie kończy się badanie. I tutaj te badania z zakresu równowagi to są jedyne testy, które lekarz specjalista musi obejrzeć. Mhm. Musi zobaczyć właśnie ten zapis z maty, tutaj z gogli i on po prostu... Czyli sprawdza, jak tam jedna, czy ja z tej nogi jednej, tak. czy próbuję przenosić i gdzieś tam jakiegoś kiwaczka małego zrobić. Tak. Ile trwa w ogóle cały kompleks tych badań? To znaczy, ile mniej więcej trzeba mieć czasu, żeby te 5 zmysłów sprawdzić w kapsule? No, całość myślę, że zajęłaby nam około godziny. Więc to jednak stosunkowo, że całe zmysły zbadamy w godzinkę, to tak naprawdę to nie jest tak dużo, jeśli byśmy myśleli, że normalnie musielibyśmy się udać do oddzielnych specjalistów. Tutaj właśnie mniej więcej godzina, testy węchu i smaku wykonujemy dosyć szybko, około 5 minut na jeden test, więc to jest jakby najszybszy ten nasz test, który mogę. I jeszcze chciałem dopytać, ekran rozumiem pokazuje, to jest ściąga. Tak. To jest ściąga, a zarazem też zabijacz czasu dla tych, którzy czekają przed kapsułą na wejście, bo mogę sobie wyobrazić sytuację, że kapsuła stoi gdzieś, jest kolejka chętnych, ktoś tam się w środku szamocze i bada i testuje, a reszta osób czeka zniecierpliwiona, bo ja też bym chciał, bym chciała. Jak najbardziej właśnie można tutaj zobaczyć, jak wyglądają te wszystkie testy, już jak mamy pacjenta w kapsule i tak jak pan też powiedział, właśnie mamy kapsułę nie tylko w takiej formie tutaj stacjonarnej, ale też właśnie mamy w takiej mobilnej, gdzie jeździmy w różne miejsca i wtedy jak najbardziej ustawiają się kolejki. Mam jedno pytanie, bo się jedną rzeczą zaniepokoiłem, bo teraz na tym ekranie widać taki instruktażowy film, pokazujący jakby co się będzie działo, jak to działa, do czego to służy. Czy jak jesteśmy w środku, to na tym ekranie, gdzie teraz jest chociażby przez moment był profesor Henryk Skarżyński, twórca Kajetan, czy na tym ekranie widać dalej ten film? Czy może widać mnie albo jakiegoś innego pacjenta w środku? Ciągle jest ten film, najbardziej, więc niestety tutaj każdy ma ten spokój, że nikt nie podgląda. Każdy, to jest bardzo fajne też, że każdy wchodzi sam i jakby nie stresuje się o tym, że ktoś może go tutaj oceniać. Po prostu cały zapis będzie na portalu pacjenta, na którym przed przystąpieniem do badań pacjent się loguje. A, czyli jeszcze jedna ważna rzecz. Zanim zaczniemy w ogóle całą przygodę z kapsułą do badania zmysłów, logujemy się na portalu pacjenta. Na portalu pacjenta. Żeby było wiadomo, że my, że jesteśmy podpięci, to my pod tą kapsułę, tak? Tak, i wszystkie wyniki, które będziemy tutaj otrzymywać, zapisują się później na tym portalu pacjenta. I tak jak też mówiłam, ten wynik jakby od lekarza w przypadku badania równowagi również będzie tam zapisany. To jeszcze jedno pytanie, bo wchodzimy samemu do tej kapsuły, czy ktoś wchodzi z nami? Znaczy, sami? Jeśli to jest osoba dorosła, wchodzi całkowicie samodzielnie. Jeśli mamy tutaj dzieci, jak najbardziej, czy my, czy rodzic może tutaj pomagać dzieciom. Mniej więcej taka granica wieku u nas, jak obserwujemy, to jest 7 rok życia, żeby jednak te dzieci potrafiły czytać, żeby mogły sobie poradzić z niektórymi. Ale że badamy testami. Od 7? Od 7 roku. Od 7, czyli młodsze dzieci niż 5, 4, 3, nie. Od 7 wzwyż, bo ono musi sobie poradzić z odczytywaniem poleceń, jakby wykonywaniem poleceń, o które je prosimy. Tak, oczywiście. A rodzic może wejść? Może wejść jak najbardziej, albo właśnie zazwyczaj jest opiekun kapsuły, to też chętnie pomagamy zawsze tutaj wykonywać testy. No dobrze, czy jeszcze coś przed wejściem do środka musimy powiedzieć ważnego, czy w zasadzie możemy już tam? W zasadzie możemy, kapsuła wszystko podpowie, jak wykonywać testy. Mam wchodzić? Tak, jak najbardziej. Dobra, no to uwaga, ruszamy. No dobrze, czyli siedzę sobie w środku i co mam robić teraz? Dobrze, to teraz klikamy myszką. No, tutaj biorę myszkę. Ja bym rozpocząć. Tak, dokładnie. Dobrze. I teraz będziemy chcieli się zalogować. Zaloguj się. I tutaj na potrzeby dzisiejsze stworzyłam taki testowy login i hasło, to proszę tutaj wybrać. Wpisać? Na początku nie mam kodu QR, tylko będziemy liczbami tutaj się logować. I wpisuję to ID i PIN, czy od razu PIN? ID i PIN. Dobrze, ID czyli PIN. Tutaj jedyneczka i na końcu jedyneczka. Tak. I tu też na końcu jedyneczka. I zaloguj się. Zaloguj się. Próbujemy.
Brawo! Dobrze, jesteśmy. To kartkę mogę odłożyć. Tak, i tutaj możemy wybrać test, który nas interesuje. Tutaj myślę, że możemy dzisiaj wykonać testy węchu i smaku. One są najkrótsze i najlepiej będzie właśnie dzisiaj je pokazać, jak to wygląda już w praktyce. To jest to, o czym mówiliśmy przed wejściem, tak. Mając te różne próbniki, tak, kiedy tam lizałem, smakowałem węchem i trzeba było poczekać, bo nie od razu. Tak. To od czego zaczynam? Od węchu? A jak pan woli. A nie, będzie od czerwonego, to zacznijmy od węchu. No. I tutaj tak, tutaj powinno nam się wyświetlać instrukcje, jak osoba nie wie, na czym polegają testy, czyta po kolei instrukcje, również mamy tutaj możliwość wysłuchania instrukcji, ale dzisiaj ja wszystko będę mówiła po kolei, co będziemy wykonywać, możemy teraz kliknąć dalej. Ale moment, a jeżeli to nacisnę, to znaczy jakiś głos głośniczek tak, gadać dokładnie. Do mnie, a możemy spróbować jak najbardziej. Zobaczmy, czy to działa. Badanie węchu ma określić Twoje zdolności do poprawnej identyfikacji substancji chemicznych w otoczeniu. Działa! Dobrze, ale ja robię dalej, tak? Tak. O! Tak, i tutaj... Dostałem słynną kopertę. Dokładnie. Czyli tutaj sama kapsuła nam jakby podała kopertę przez taki specjalny podajnik. I teraz mamy tutaj QR kod na kopercie. Tak. I naszym zadaniem to jest ten nasz testowy, tak? 0001. Tak. I, znaczy, to samo co. To jest właśnie wersja numer jeden testu. I teraz naszym zadaniem jest zeskanować kod tutaj w czytniku. Troszeczkę musimy... Właśnie, i jest zeskanowany. Czyli możemy kliknąć dalej. Tu mam instrukcję. Tak. Czyli w kopercie znajduje się paleta z 6 próbkami zapachów umieszczonymi na kolejnych listkach, ponumerowanych cyframi od 1 do 6. Dobrze? Tak. Klik. I klikamy dalej. Tutaj możemy od razu już wyciągnąć test. Robimy jeszcze raz? A jak wyjdzie inaczej niż przed wejściem? A to właśnie się upewnimy, też zobaczymy, jakie będziemy mieć podpowiedzi, bo wcześniej pan wykonywał właśnie... Rozrywanie koperty to nie jest taka prosta sprawa, ale poradzę sobie z tym, ona jest solidnie zamknięta. Tak, dla każdego jest właśnie indywidualny zestaw, więc musi być zapieczętowany. I tutaj wyciągamy już tylko próbnik. Tak. Ja mogę... A, bo on jest zamknięty między dwie takie karteczki, czyli to też mogę odłożyć. Tak, i teraz rozchylamy na boki, szukamy numeru 1 i na razie klikniemy rozpocznij badanie, żeby pojawiły nam się podpowiedzi co do testu. Rozpocznij badanie. Tak. Czyli... Zapach numer 1, jabłko, klej, kwiat, cynamon albo brak zapachu. Dokładnie. Tu potrzyj. Mocno pocieramy i zobaczymy, jaki zapach będzie. Cynamon. I klikamy dalej. Dobrze. Zapach numer 2. Do wyboru. Ananas, banan, skóra, dym albo brak zapachu. Banan. Zaryzykowałbym. Dobrze. Już się wystraszyłem. Zapach numer 3. Jeszcze zobaczymy. Na sam koniec właśnie będzie informacja o wyniku badania. A to jeszcze może się okazać, że źle odpowiadam, tak? Tak. Na razie wybieramy opcję. Fuj, dym. Nawet nie musiałem czytać coś dalej, ale paskudnie zapachniało. Tak. Czureczka. Nie wszystkie zapachy będą miłe właśnie, muszą być różne. On jakiś jest, to nie... Ale co to jest? Teraz już w ogóle nic nie czuję. Przez moment czułem. Nie, dwa razy cynamon to niemożliwe, prawda? Zawsze mogliśmy wcześniej się pomylić, więc czasami nie możemy się sugerować, że w poprzedniej próbie też wybraliśmy. To ja zaryzykuję, że brak zapachu, choć sądzę, że jakiś zapach to chyba był, ale może było pozostało za dużo naraz. Zapach numer 5. Czosnek, czekolada, dym, jabłko. Czekolada. Przez żołądek do serca najłatwiej. I ostatni zapach. Albo dym, albo benzyna, ale myślę, że benzyna zaryzykuje i dalej. Prawidłowo. Dobrze, czyli tutaj... Prawidłowe, czyli wszystkie trafiłem, czy prawidłowy, mógł czy... być jeden błąd. Żeby zobaczyć, czy popełniliśmy jakiś błąd, to musimy się ewentualnie zalogować na portalu pacjenta, ale tutaj mamy informację, że ogólnie wynik jest prawidłowy. Więc tutaj jakby jest taka informacja dla pacjenta, że jeśli chodzi o węch, nie trzeba się martwić. Dopiero za jakiś czas możemy wykonywać jeszcze raz jakieś takie badania, jeśli widzimy, że cokolwiek nieprawidłowego tutaj się dzieje z naszymi zmysłami. Rozumiem, czyli palacza wyczuję na odległość. Nawet jak ktoś mi będzie mówił, że nie, ja w ogóle nie palę, to od razu będę wiedział, że aż tu mnie oszukujesz. Zakończ badanie. Dobrze. Smak, tak? Tak, smak. Smak.
i klikamy też dalej. Moment, popatrzę sobie tutaj na tą, na tą buzię. Od razu wyobraziłem sobie stomatologa, który przychodzi na to badanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zgadza się dobrze. Zgadza się, tak. I tutaj też mamy... Tak. Nie każdy tą ósemeczkę ma. Tak. I tutaj właśnie możemy kliknąć dalej. Żeby... Badanie określi twoją zdolność prawidłowego rozróżniania podstawowych substancji smakowych. Kliknij dalej, aby kontynuować. Mhm. Badanie smaku ma za zadanie określenie twoich zdolności do poprawnej identyfikacji podstawowych substancji smakowych. Też mogę wysłuchać instrukcji, tak. Oczywiście. Klikam. A, teraz koperta z drugiej strony. Tak. Rozrywam, to już wiem, tak? Tak, tak. I wyciągamy test. I wyciągamy, odłożymy sobie. Zobaczmy jeszcze, że to jest ta koperta, tak, test smaku i tutaj mam to samo. Mhm. Więc jedno i drugie jest. A, tu oprócz tego, że mogę wysłuchać instrukcję, to jeszcze mam wersję kliknij, zobacz jak to zrobić. Tak. Wtedy się film wyświetla? Tak, wtedy się wyświetli, to możemy zobaczyć. Żebyśmy zobaczyli, czy to rzeczywiście... Do przeprowadzenia badania smaku niezbędny będzie zestaw testowy. Po twojej lewej stronie znajduje się podświetlana szafka, a w niej podajnik koper. Tam znajdziesz swój zestaw. Kliknij przycisk dalej u dołu ekranu, aby przejść do badania. Wyjmij z szafki z podajnikiem swoją kopertę z testem smaku i otwieraj jeszcze kopertę. Na każdej kopercie znajduje się alfanumeryczny kod QR. Przepisz kod QR wymieniający na twojej kopercie do czynnika znajdującego się po twojej lewej stronie, aby możliwe było zeskanowanie kodu. Zamykam, czyli już wiem co mam robić. Klik, tak? Tak, tak. I możemy kliknąć dalej. W kopercie znajdują się paski, są tak nasączone roztworami substancji smakowych, oznaczone cyframi od 0 do 4. Twoim zadaniem podczas badania będzie rozpoznanie smaków na poszczególnych paskach. Wyjmij zestaw pasków z koperty. Mam i kliknij dalej, przycisk dalej, aby kontynuować. Dobra. W trakcie badania będziesz poproszona o wybieranie kolejnych listków. Trzeba położyć pasek na języku, zamknąć usta, przełknąć ślinę. Pasek może być słodki, słony, kwaśny lub gorzki. Będą podpowiedzi, czy nie będzie? Będą podpowiedzi. Będą podpowiedzi. Tak, tutaj możemy już sobie spróbować pasek z numerem 0. Tu, jak mówiliśmy, pasek z numerem 0 będzie bez żadnej substancji smakowej, więc tutaj mamy ten czas, żeby sobie testować. Wiemy już teraz, że tutaj nie będzie żadnej substancji smakowej, czyli taki smak kartonika. A w każdym kolejnym już powinien jakaś ta substancja pojawić się. Ja bym kartkę papieru lizał, rzeczywiście. Coś tak, tutaj możemy odkładać. Dalej. Dobrze. Tak, to był ten test zerowy. Tak. I teraz klikniemy dalej. I teraz między poszczególnymi próbami będą nam się wyświetlać właśnie tutaj taki zegar 30 sekund, żebyśmy chwilę poprzełykali ślinę, żeby ten smak nam z ust wyparował. Minimalnie. Jeśli byśmy mieli ewentualnie jakąś butelkę wody, możemy teraz przepłukać. To jest ten moment, chwila, żebyśmy jednak poczekali, nie próbowali każdego patyczka po kolei, jakby bez żadnej przerwy. Ja tak sobie pomyślałem, pewnie zdarzają się tacy, co próbują jednak tak szybciutko i badanie na nic. A tutaj się akurat nie da. Smak numer jeden. Wyjmij pasek numer jeden, połóż go na języku, zamknij usta, przełknij ślinę. Jaki smak czujesz? Do wyboru. Słodki, gorzki, słony, kwaśny. Albo bez smaku. Jedyneczka. Jedziemy. I szczerze mówiąc, nic. To troszkę dłużej trzeba potrzymać. Właśnie jak lizaka, czyli troszkę też językiem musimy tutaj podziałać. I sprawdzamy, czy po chwili nam się pojawi smak. Dobra. Czyli jednak się pojawił? Pojawił się słodziutki. No to właśnie. Zakładając, że dobrze to rozpoznałem. Na koniec będzie informacja. Dobrze, że nie ma kolorów, bo jeżeli mężczyzna pyta się o kolory, to potrafi się rozjechać kompletnie. Tak. Tutaj akurat jeśli chodzi o kolory, to test wzroku. Jest, tak? Tak, jest w teście wzroku widzenie barw na przykład, więc tam trzeba ułożyć akurat kwadraciki, żeby idealne przejście kolorystyczne było, więc... Dobra, smak różne numer 2. Mamy. Kwaśny. A jakbym cytrynę, teraz wyciągnąłem kartkę, dopiero teraz poczułem ten kwas w ustach. Tak, właśnie czasem to dopiero po chwili dociera, tak. I teraz właśnie też myślimy o cytrynie, czasami to też pomaga właśnie, żeby jednak więcej tej śliny uwolnić i właśnie, żeby szybciej ten smak opuścił nasz język. Oj tak, bo minęło już 20 sekund tego odliczania, ten zegar cały czas odlicza nam ten czas tutaj. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
jeden, a ja jeszcze trochę tego kwaśnego na tym moim języku czuję. Smak numer 3. Cały czas do wyboru jest słodki, gorzki, słony i kwaśny. To się już nie będzie zmieniało. Dobra, jeszcze chwilę tą cytrynkę poprzełykam. Jedziemy. Gorzki. Fuj! To już chyba wolałem kwaśny. Nieprzyjemny. No, nie zawsze muszą być tylko przyjemne smaki czy zapachy. Też mamy właśnie te mniej przyjemne. Ale jak to, pomyślałem na czymś innym, jak można oszukać nasze zmysły, bo przecież to są różnego rodzaju substancje chemiczne, które te smaki udają. I przecież tak naprawdę żadnej cytryny tutaj nie było, tak samo jak nie było tu żadnej czekolady. Gdybym nie wiedział, że to jest test, gdyby to miało formę na przykład jakiejś kosteczki, to bym pomyślał, że ktoś dał mi czekoladę do spróbowania i może bym ugryzł i połknął nawet. Tak. Dobrze, minęło kolejne 30 sekund, smak numer 4, czyli ostatnia testowa karteczka. Wyjmij pasek numer 4, połóż na języku, zamknij usta, przełknij ślinę. Jaki smak czujesz? Słony. Ale to już, ojej, to już trochę na logikę, skoro był słodki, skoro był gorzki, skoro był kwaśny, to... Tak. Czyli pacjent tutaj, zdrowy. Tak, tutaj wszystkie musiały być dobrze wybrane. Tutaj my oczywiście mówimy, że czasem nie możemy się sugerować, że coś było wcześniej, bo mogliśmy się pomylić. Więc jak najbardziej akurat tutaj w przypadku nie mamy błędnych odpowiedzi. Ale to mam jeszcze jedno pytanie, bo mogę sobie wyobrazić sytuację taką i pewnie ona się często zdarza, że przychodzi na takie badanie na przykład rodzina. Jest tata, mama, dzieci albo nawet rodzeństwo. No i pierwsza z tych osób wchodzi, przechodzi ten test, wychodzi i ta druga oczywiście co robi, pyta, jak było? Tak. Jak było? I wtedy bądźcie Państwo czujni, bo jeżeli ktoś podpowie, kto był wcześniej, słuchaj, w sprawie smaku to najpierw będzie tam czekolada, potem będzie kwaśne, potem słone, a na końcu będzie gorzkie, albo odwrotnie. To każdy może mieć coś innego, bo każdy może mieć to przemieszane w inny sposób. Tak, każdy test jest zrobiony w 4 wersjach, więc tutaj w takim wypadku też możemy właśnie wybrać, żeby każda wersja była dla każdej osoby inna przypisana. Żeby jednak te odpowiedzi się nie powtarzały. Kończymy, czy jeszcze coś? Możemy, tak myślę jeszcze, czy badanie słuchu po prostu. Wtedy wyciągniemy słuchawki i jeszcze możemy takie jedno zrobić. To ja zabiorę to wszystko, bo to już nie będzie tutaj potrzebne. Dobrze. Daję mi karteczki. Tak, ja sobie to wyrzucę tutaj. To akurat jeszcze kwestia wyciągnięcia słuchawek, jak je nałożyć, to też myślę, że będzie fajne. Dobra. Na razie czekam, tak? Nic nie klikam, nie ruszam. Dobrze. No. Możemy jeszcze dzisiaj wykonać test centralny. To właśnie tutaj w sekcji słuchu. Tak, wejdziemy. Klikać? Słuch, klikamy. I teraz klikniemy wybór testu. I tutaj mamy takie 3 możliwości do wyboru. Audiometrię przesiewową, czyli orientacyjnie sprawdzamy nasz słuch. Audiometrię progową, no to już takie dokładniejsze badanie, gdzie określamy głośność, jaką słyszymy. Ale dzisiaj zaproponowałabym testy centralne, żeby pokazać Państwu, jak wyglądają takie testy. I tutaj mamy aż 9 do wyboru. I tutaj właśnie pod tymi skrótami różne testy się chowają. Ja bym zaproponowała ten idealnie w środeczku. To jest test rozdzielnouszny cyfr. TRC, tak? Tak, TRC. Czyli te litery to są tak naprawdę skróty. W tym przypadku test rozdzielnouszny cyfr, tak? Czyli co inną cyfrę będę słyszał w jednym uchu, a inną będę słyszał... Tak. Będą 2 cyfry w jednym uchu, 2 w drugim i naraz trzeba wszystkie zapamiętać i wybrać na ekranie. To myślę, że możemy pokazać, jak taki test wygląda. Podświetliła się tutaj jedna ze skrzyneczek, jeden z pojemników. Tak. Mam wyciągnąć te słuchawki, tak? Tak, możemy wyciągnąć. Trwa łączenie z urządzeniem, to zajmie tylko chwilkę, to jest w czasie tej chwilki, kiedy to się łączy, wyciągnę słuchawki. Ciężkie takie, przyzwoite, powiedziałbym nawet cięższe niż te studyjne w radiu. Okay. I chwilkę poczekamy, aż tutaj... połączy nam nasz system się z audiometrem. Dobrze, już sprawdziłem, gdzie jest lewa, prawa, wszystko się zgadza, czyli tu mam lewą słuchawkę, tu mam prawą słuchawkę. O, nawet jest to oznaczone. Centralne testy słuchowe. Za chwilę wykonasz ćwiczenie, które pozwoli nam sprawdzić, jak słyszysz. Po twojej prawej stronie jest podświetlona szafka. Była, wyjmij słuchawki, wyjąłem. Po tej samej stronie zapali się kolejna szafka, w której znajdują się środki dezynfekujące, a jest wyżej jeszcze, dobrze? OK, przetrzyj nimi słuchawkę, a następnie załóż je. Muszą one dobrze przylegać do głowy i w pełni zakrywać uszy. Słuchawka w kolorze czerwonym powinna być na prawym uchu. Czerwony kolor jest prawe ucho. Słuchawka w kolorze niebieskim na lewym. Jeżeli teraz masz słuchawki na uszach, kliknij przycisk gotowe. No to dobrze.
Gotowe. Założyłem słuchawki, głos odtworzył mi nagranie, które słyszałem w słuchawkach i to było dokładnie to samo, co jest napisane na ekranie. Usłyszysz dwie cyfry w prawym uchu i dwie cyfry w lewym uchu. Posłuchaj i wybierz, które cyfry usłyszałeś. Jeżeli jesteś gotowy, wciśnij przycisk, rozpocznij badanie. No to spróbujemy. 8, 7, 7, 6, 2, 4, 7, 6, 4, 8, 1, 6, 8, 2, 7. Tak, tutaj właśnie ciężki jest ten test dosyć, ale pokazuje nam właśnie, jak ta nasza pamięć słuchowa działa. Też uwaga, bo i w jednym, i w drugim uchu słyszymy cyfry, więc po prostu to nie jest takie łatwe zadanie. Tutaj akurat mamy tylko informację, że wykonaliśmy test, a wynik będzie już na portalu pacjenta. Czyli tutaj na początku nam się nie wyświetla, dopiero w portalu pacjenta dokładny procent będzie. Dobrze, a gdybym wybrał inne, to ten test, rozumiem, polegałby, bym słyszał coś innego w Tak, w każdym. Myślę, że możemy jeszcze jeden zrobić, bo chciałam mowę w szumie. To jest, wydaje mi się, że TRMS. Dobrze, to tak. TRMS. TRMS. Test mowy. O ten. Ten tutaj. Tak. Wykonajmy jeszcze ten test. I mamy taką samą informację. Tak, słuchawki dokładnie, czyli tak, gotowe. Będziesz słyszał szum. W szumie pojawi się słowo. Słuchaj się uważnie, wybierz, które słowo usłyszałeś. Jeżeli jesteś gotowy, wciśnij przycisk, rozpocznij badanie. Czy to są te słowa do wyboru, które usłyszę? Jesz, most, zes albo liść, tak? Za każdym razem te słowa będą się zmieniać, więc tutaj musimy właśnie... A to musi być któreś z tych, czy będzie jakieś inne? Różne będą, mogą być całkiem inne, więc też A, czyli mam się nie sugerować, zakładam. Na razie tak i zobaczymy, co będzie. Liść. But. Kret. To już tak na koniec tylko pytanie. Gdybym chciał zobaczyć szczegółowe wyniki, loguję się na portalu pacjenta i tam są wszystkie niezbędne szczegóły. Dokładnie. Natomiast, jeżeli tak chcę tylko dla własnej wiedzy, no to test smaku, węchu i ten dźwiękowy, przynajmniej te dwa przyszedłem, tak? Tak, tak. Bardzo tak. Pięknie, dziękuję. No, nie było takie trudne. Podcast Nauka dla Społeczeństwa. Organizatorem jest Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Po Pierwsze Zdrowie. Nasze podcasty powstają w dwóch wersjach. Krótszej, w formie wideo, do zobaczenia na ekranach Państwa smartfonów albo na ekranach Waszych komputerów. I dłuższej, w formie audio, do odsłuchania w dowolnie wybranym momencie. Tam najwięcej szczegółów. Roman Czajarek. Zapraszam i polecam.